No, już widzę chołownie, który się tak bardzo wzrusza nad konstytucją, idzie egzekucję na, na Putinie wykonać. Przez to jakaś paranoja jest. No, po prostu po, poniosło chłopaków. No. To jest tak, że to jest ten wiec, ta wiecowe tempo, takie e, gdzieś gubi rozsądek i zaczyna człowiek żyć tempem wiecu i zaczyna głupoty opowiadać. No, no ale ten wiec poszedł w świat. Jego przekaz poszedł w świat. No, takich bohaterów mamy dzisiaj. No, panie redaktorze, ja nawet nie wiem, jak to skomentować, dlatego, że Kośniaka kamysza znam. No, to jest bardzo ciepły człowiek, taki w ogóle, bardzo empatyczny, e, uśmiechnięty, bardzo życzliwy dla ludzi. Cienia agresji w tym człowieku nie ma. Naprawdę. Do, Ale ta... jako polityk stoi po złej stronie. No, stoi po złej stronie. No, tak stanął. No to trochę tutaj A... trzeba powiedzieć, że prawo no, i strony się jeszcze... też do tego przyłożyło, że go tak sakowało cały czas i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, Hołownia, no, chołownia. No, wziął się z przyszedł do polityki, wytrzymał swoje najgorsze lata, yy, został marszałkiem Sejmu. No, czy on jest dobrym marszałkiem? No, co historia oceni, natomiast tak leniwego Sejmu jeszcze w życiu nie widziałem.